Witam wszystkich serdecznie, zapraszam na smakowite ciasto ubezpieczenia na herbatnikach. Warto sprawdzić smak takiego ciasta z nutą kawy, jest naprawdę wyborne, polecam. Teraz przygotowuję właśnie krem kawowy. Do szklanki mleka w rondlu, które podgrzewam, dodaję też tą kawę i porcję cukru, pół szklanki, czyli około 100 g. Mieszam, żeby się cukier mniej więcej rozpuścił i w międzyczasie też bardzo dokładnie muszę wymieszać budyń z mąką pszenną w połowie szklanki mleka. Kiedy mleko z kawą zaczyna się gotować, dodaję dobrze wymieszany proszek budyniowy i mąkę. Zmniejszam płomień i cały czas mieszam. Ważne, żeby jednakowo to się zagęszczało, żeby na spodzie nam szybko nie wiązało się w taką gęstą papkę. Ogólnie ma być to bardzo gęsta masa, zwłaszcza po przestudzeniu. Zobaczycie, że łyżka właściwie w niej staje. Do około 250 g zmiksowanego miękkiego masła dodaję porcjami zimny budyń, mniej więcej po łyżce. Za każdym razem miksuję do dokładnego połączenia, uzyskując taką masę kremową na samym końcu, tak jak widzicie. Wspaniały, bardzo pyszny krem do ciast. Na spodzie formy układam pierwszą warstwę herbatników. U mnie herbatniki krakowskie całkiem dobrze się tutaj sprawdzają. Rozsmarowuję pierwszą warstwę kremu, właśnie tego z dodatkiem kawy. Potem druga warstwa herbatników i krem jasny budyniowy. Ogólnie nie są to grube warstwy, no może tego jaśniejszego dałam ciut więcej. Podam link do przepisu na krem budyniowy klasyczny pod filmem. Taki krem budyniowy możecie też po prostu zastąpić zimną masą serową, na przykład na bazie serka mascarpone. I kolejna warstwa herbatników, czyli trzecia. Potem powtarzam krem kawowy. A teraz już ostatnia, czwarta porcja herbatników, a na nią jeszcze ciut kremu, tego jaśniejszego. Potem do lodówki na około godzinę, żeby ciasto porządnie schłodzić. Potem układam maliny i zalewam wcześniej przygotowaną galaretką, dobrze wystudzoną, żelującą. Ważne, żeby owoce pokryły się dobrze galaretką. Ja jeszcze dla pewności przeciągam pędzelkiem. Ponownie wkładam do lodówki. Ciasto najlepiej smakuje po 12 godzinach. Bardzo polecam. Pozdrawiam cieplutko i zapraszam serdecznie na kolejne filmy.